gdzieś jesteś? Dopiero weszłem. A Marek nie mówił, że będziesz czekał na zewnątrz. Czekałem prawie godzinę. W końcu pomyślałem, że nie przyjdziesz. Nie, to przez te korki. Dlatego, że właśnie skończył się koncert Tomiego Quicka. A dla tych babak, co prowadziła taksówkę, nie mogła znaleźć tego miejsca, w ogóle nie miała pojęcia, gdzie to jest. Wziąłeś taksówkę? No. Wziąłeś taksówkę do miejsca, które masz zamiar obrabować? Moja żona zabrała samochód. Nie zły ciebie mówię. Obek ze szmalem. Ej, ty. Nadona, nie wiesz, że tutaj jesteśmy, tak? Nie, coś ty mojej żonie też nie powiedziałem. One bardzo go lubią. W zeszłym roku zabrał je do tego domu letniskowego. Spędziły miło czas, wcale by nie chciały, żeby obrabował tego faceta, coś ty. Ty dlaczego to robisz? Potrzebuję pieniędzy. Jaki? Co? Tak jak twoje wiadomości. Wziąłem cię tutaj tylko dlatego, że powiedziałeś mojemu dzinowi, że facet ma gdzieś tutaj szmat. Inaczej zrobiłbym tę robotę sam. Tak już walimy prawdę, to proszę bardzo. To nie ty wziąłeś mnie ze sobą, tylko ja wziąłem cię ze sobą. Powiedziałem małemu Zimowi o tej robocie tylko dlatego, że wiedziałem, że ma przyjaciół o szemranej moralności. Bez obrazu. Bo inaczej sam zrobił mi tę robotę, jasne? Ty bądź czujny. Kobieta w takim miejscu, w dodatku bez ubrania i ociera się kością ogonową o wszystko dookoła. Akurat z tym to nie jest zbyt dobre. Co ty mówisz? No tańcy mówi. Nie jest dobrą tancerką. Nie ma poczucia rytmu. Pieprzysz! Serio, stary, ja się w ogóle dziwię, że ona jeszcze tam pracuje. No wiesz, to akurat nie jest takie trudne do zrozumienia. To jest jasne. Nie, to nie jest to. Co? Nie idzie ze swoim szefem do łóżka, jeżeli to masz na myśli. Nie. Nie, bo jest całkowicie na zabój we mnie zakochana. A skąd to wiesz? Bo mi mówi. I ty jej wierzysz? Dokładnie. Nie, no w porządku. Być se tak. Dobra, ty chcesz wiedzieć, skąd ja to wiem? Chcesz wiedzieć? No. To ci powiem, stary. No. Nie jestem z tego akurat zbyt dumny, ale... Ja bardzo długo szukałem kobiety, która będzie mniej inteligentna niż ja. Zacząłem chodzić z Sandy, bo byłem bardziej bystry od niej, rozumiesz? Chciałem, żeby się we mnie wgapiała, że miała poczucie, że to ją ja właśnie wybrałem. Przez to jest mniejsza szansa, że mnie zostawi. No a nie martwić się, że ona mogłaby cię zdradzać? Ale co, wyjechał na cały weekend, możemy sobie siedzieć i gadać całą noc. Ale powiem, nie martwić się, że ona mogłaby cię zdradzać? Nie wiem. W końcu dostaję jakieś propozycje w tej pracy, tak? No właśnie. Bądź czujny. Dlaczego? Ci powiem dlaczego. Dlatego, że dla ciebie za ładna, stary. Tak. Nie ta liga, za wysokie progi. Tak. Zobacz, proszę bardzo. No. Długo myślałem, że będziesz wisieć na jakimś kamieniu, to ma tak co? Z czym do gości kobiety dorosłej, stary? No. Taki facet jak ty się powinien żenić z drewnem. Już prosty. Już tak się nie żenisz, stary. Jesteś tak porypany jak mój stary. Ale jaki jestem idiota. Nie jesteś idiota. Jestem idiotą. Tak ja mogę wyrwać się przez kogoś takiego, kto ma taki dom, wielki ogród stary, dużą kolekcję sztuki. Kolekcję sztuki? No ma. On ma kolekcję sztuki? No mam. Mam Lisa, bo miał, że trzymają w gabinecie. Ale taką dużą wartościową kolekcję? No musi być, że tak. Dlatego ten dom ma zamontowany cichy system alarmowy. Czekaj, gdzieś w gabinecie, tak? No, by to posrało. Przecież powinienem od razu na to wpaść! Jak Lina powiedziała, że widziała tej kolekcję, to było, to musiało być w tym domu! Cichy alarm? Co? Ten facet ma zamontowany w domu cichy alarm? No! Ja pierdzie! Ale co? Ten dom ma system alarmowy! Ale po